Uczestnicy Sanatorium Miłości szukają miłości, a przy okazji stają się rozpoznawalni. Jedną z najpopularniejszych kuracjuszek jest Iwona Mazurkiewicz. Ostatnio fani mogą oglądać ją na TVP3, gdzie prowadzi program dla seniorów. Iwona Mazurkiewicz była uczestniczką drugiej edycji Sanatorium Miłości. Co ciekawe, jako jedna z nielicznych znalazła w programie prawdziwą miłość, związując się z Gerardem Makoszem. Para w 2023 roku wzięła ślub, potwierdzając tym samym, że są ze sobą niezwykle szczęśliwi i w każdym wieku można znaleźć bliską osobę. Iwona Mazurkiewicz była uczestniczką drugiej edycji Sanatorium Miłości. Co ciekawe, jako jedna z nielicznych znalazła w programie prawdziwą miłość, związując się z Gerardem Makoszem. Para w 2023 roku wzięła ślub, potwierdzając tym samym, że są ze sobą niezwykle szczęśliwi i w każdym wieku można znaleźć bliską osobę. Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości wykorzystują swoje 5 minut. Często występują publicznie. Po udziale w Sanatorium Miłości Iwona i Gerard skupili się na sobie i swojej miłości. Para krótko po zakończeniu programu zamieszkała ze sobą, a następnie stanęła na ślubnym kobiercu. Zaczęli również rozwijać swój facebookowy profil Emeryci Nie Emeryci i dziś mogą pochwalić się ponad 30 tysiącami obserwujących. Wspólnie pojawiali się również w Pytaniu na Śniadanie, a teraz przyszedł czas na kolejne wyzwanie. Iwona Mazurkiewicz z Sanatorium Miłości dostała pracę w TVP3. Próbuje swoich sił w roli prowadzącej. Iwona Mazurkiewicz od kilku dni codziennie pojawia się na antenie TVP3 Katowice. To właśnie tam gwiazda Sanatorium Miłości otrzymała angaż w programie A Kto Nam Zabroni? Jest to produkcja przygotowana specjalnie dla seniorów, pokazująca, jak kolorowa może być jesień życia. Mazurkiewicz została współprowadzącą, jednak jej przygoda potrwa jedynie tydzień.